No tą panią na pewno znacie, Angelika, Little Monster 96. Powiedz nam, teraz będziesz tańczyć w Tańcu z Gwiazdami. Już tańczyłaś trochę jako dziecko, czy to jest jakiś pierwszy raz? Tańczyłam, ale to było takie bardziej, o, bo koleżanki chodzą i fajnie sobie z nimi spędzić czas. Nigdy profesjonalnie, więc jakby zaczynam totalnie od zera. Czyli to jest dla ciebie duże wyzwanie. Tak, jak sobie z tym radzisz? Ogromne wyzwanie. No, wydaje mi się, że z dnia na dzień coraz lepiej. No, ale nie wiem, nie mi to oceniać, zobaczymy. Będzie odcinek, przekonamy się. Sami mam nadzieję, że się tak nie zestresuję, że jednak zatańczę. Nie rozmawiamy za ciebie wciąż, myślimy, że będzie bardzo dobrze. A powiedz nam, jak byłaś młodszym dzieckiem, to miałaś trochę na przykład takiej sytuacji, że ktoś śmiał się z tego, że jesteś ruda? Ja w jej też jestem ruda, więc miałam taką sytuację. Raczej nie, znaczy tak bardziej tak dla zabawy, o, ruda i tak dalej, ale nie tak nigdy, że jesteś ruda i tak dalej. Nie, raczej miałam dobrych znajomych. Okej, czyli nie miałaś nietypowych przeszkód w szkole. A skąd się wziął Little Monster? Od fanów Lady Gagi. Ona swoich fanów nazywa Little Monsters i tak zostało. Tak, czyli jesteś fanką Lady Gagi bardzo, tak? Bardzo, tak. I to był też taki okres, kiedy ona była taką pierwszą idolką, kiedy ja wymyślałam tą nazwę, więc jakby wszystko opierało się o nią i jakby pierwsza myśl, jak sobie dać nazwę, o, Little Monster. No, w takim razie takie pytanie sportowe. Lubisz sport? Robisz często chodź na siłownię czy coś takiego? No dobra, na siłownię zaczęłam chodzić. Z Tańcami z Gwiazdami, żeby przygotować swoje? Tak, ale nie ogólnie zaczęłam chodzić wcześniej, jeszcze potem wydarzył się taniec i tak dalej, więc wszystko się fajnie połączyło, ale ja nigdy taką sportu nie byłam. Ale teraz trochę się robisz. Tak, ja rozumiem cię naprawdę. Ja się śmieję, że to tak trochę karma wraca, że trochę tak zawsze do tego sportu byłam tak źle nastawiona i nagle muszę trenować po 5 godzin dziennie. A ty podjęłaś wyzwanie, to jest fajne, bardzo fajne. I masz świetnego partnera, który na pewno ci pomaga, prawda? Tak, mój partner jest super, tak, no, cieszę się bardzo. Złapaliście taki przyjacielski kontakt? Tak, totalnie. Jakby to jest właśnie super, że mamy taki normalny, fajny kontakt na sali, nie tak, że to jest mój trener i jest tak strasznie. Przyjaciel? Jest przyjaciel, czasami jest strasznie, ale tak śmieję się. Ale nie boisz się wchodzić na salę? Nie, aż tak jeszcze nie ma. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy kciuki. Dzięki.